Trwa trening Żużlowi Reprezentacji Polski. Wraz ze mną trener naszej kadry, pan Marek Cieślak. Panie trenerze, drugi dzień zgrupowania. Jak pan na razie ocenia to? Jak się ten obóz odbywa? No wszystko odbywa się zgodnie z planem takim, który był opracowany już dużo wcześniej i zawodnicy mają właściwie cały dzień wypełniony zajęciami, czy to narty, czy treningi w hali, czy zajęcia z psychologiem, odnowa biologiczna, także nikt się na pewno nie nudzi. Chyba pan jest zadowolony, ponieważ ma pan do dyspozycji w sumie wszystkich zawodników. Wiadomo, że odpadł w ostatniej chwili Janek Kołodziej, ale to ze względu na sytuację rodzinną. Tak, ma pan do dyspozycji wszystkich, więc chyba nie można narzekać na frekwencję. Nie, wszyscy zawodnicy starają się po prostu wykorzystać ten czas, który tutaj jest. Poza tym no, to jest taki dobry moment, bo po sezonie często się nie widują, a teraz mają okazję ze sobą poprzebywać, mieszkać nawet ze sobą w pokojach. Wiadomo jest, że zawsze mają wspólne tematy i ja myślę, że to jest bardzo dobrze. Robi się obóz właśnie w zimę, kiedy się nie jeździ, kiedy nie ma tej gorączki startowej, jest to całkowicie inaczej. Myślę, że taka integracja wszystkich zawodników, bo przecież to z różnych klubów są chłopaki, to jest bardzo dobre. No właśnie, takie zgrupowania bardziej mają służyć przygotowaniu kondycyjnemu, bo wiadomo, że tutaj no, przede wszystkim ćwiczy się kondycję, czy też właśnie ważniejsze jest to zintegrowanie całej kadry, by ci wszyscy najlepsi zawodnicy z naszego kraju mogli tutaj pobyć razem? Wszystko ma swój cel i integracja też, ale dla mnie o co chodzi, że jest kadra najlepszych polskich zawodników, ale są i juniorzy, prawda? I ci juniorzy mogą z bliska dzisiaj tutaj na sali pobiegać z Tomkiem Golobem, z Jarkiem Hamplem. Ja myślę, że dla nich to jest no, taka przygoda życiowa, prawda? Jest tutaj zawodnik, który praktycznie jeszcze nie jest zawodnikiem, czyli Max Drabik. Wszyscy mnie pytają, dlaczego? Ja mówię, dlaczego? Dlatego, żeby dzisiaj on już tutaj zobaczył sobie, jak z bliska ci znani zawodnicy trenują, jak się zachowują, bo ja widzę w nim duży talent i ja myślę, że on niedługo sam sobie wywalczy pozycję taką, że będzie po prostu zabierany na obozy kadry. Ja myślę, że tak powinno się dziać. Bardzo widać, że atmosfera jest bardzo radosna, ćwiczenia są bardzo fajne, tutaj właśnie trwają wyścigi, które prowadzi Tomek Drwal. Proszę mi powiedzieć, jakie są jeszcze plany do końca obozu, bo wiadomo, że do piątku wszystko potrwa. Co jest jeszcze w planach reprezentacji na ten okres czasu? A jutro mamy wycieczkę w góry, taki marszobieg, około 3 godzin będzie prowadzić Klaudia Pasz, wicemistrzyni świata w dyscyplinie może niezbyt popularnej, ale bardzo wymagającej, czyli wchodzeniu na góry na nartach, później zjazd, także tam nie ma zmiłuj się, także w zeszłym roku była z nami, poprowadziła taką wycieczkę. A chciałbym, żeby zawodnicy mieli taką parę jak ona ma. Dobrze, porozmawiam teraz o pana hobby, które dość niedawno się ujawniło w przeglądzie sportowym, mianowicie pana pasja do zwierząt. Wiemy, że ma pan papugę, która doskonale sobie radzi w mowie. Niech pan troszkę o niej opowie, bo to jest ciekawy temat, a wielu kibiców sobie nie zdaje sprawy z tego, że właśnie posiada pan taką papugę. Posiadam tam, to jest papuga z gatunku Żako. To jest papuga, która ma największą zdolność zapamiętywania i wymawiania dźwięków. A poza tym jest też i bardzo inteligentna, także ona jest młoda, ma dopiero 4 lata, ale mówi już bardzo dużo i kojarzy. Także mamy uciechę z tą papugą w domu. A żona ta ma jeszcze
parę piesków, czarnych terrierów. Piękne zwierzęta. Jak wypadną na dwór, to tak jak stado baranów też puści. Ale dobrze, że lubi pan zwierzęta. Jeśli chodzi o pana papugę, no to kto wie, może jeśli tak dobrze naśladuje dźwięki, no to będzie mogła tutaj pomagać przy zgrupowaniu, może parę komend wydać żużlowcom w razie czego. Umi dużo, ale nie ma co się chwalić, bo nie wszystko nadaje się do publicznych wiadomości. A to zrobimy może takie making of potem sobie na spokojnie, to parę takich ciekawszych historii opowiemy. Panie trenerze, życzymy powodzenia w tym sezonie, bo to najważniejsze. Sporo do osiągnięcia, także powodzenia. No i będziemy na bieżąco tutaj z kadry informować, co się dzieje. No, dziękuję bardzo. Sponsorem relacji jest Zakład Usług Budowlanych Łukasik, będący wykonawcą inwestycji budowlanych zarówno dla inwestorów prywatnych, jak i publicznych. Sponsorem programu jest firma Reeco, realizująca obowiązki producentów i importerów w zakresie opłaty produktowej i gospodarki odpadami. Sponsorem relacji jest firma Argo Film Starnowa, specjalizująca się w zbiórce, utylizacji i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz baterii.